To jest Dzieje się. Podcast polityczny dziennikarzy TOK FM, Wyborcza.pl, Polityki Insight i Radia Z. Karolina Lewicka, Radio TOK FM. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dzieje się, w którym rozmawiamy o najważniejszych wydarzeniach, które dzieją się w polskiej polityce i oczywiście tematów nam nie zabraknie. A ze mną są... Mariusz Gierszewski, Radio Z. Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza TOK FM. I Wojciech Szacki, Polityka Insight. Będziemy mówić o prawyborach i wyborach prezydenckich i o tym, czy Jarosław Kaczyński faktycznie wyłoni w końcu kandydata, bo ta operacja trwa już nieco zbyt długo. Ale zaczynamy od tego, że Collegium Humanum jest niczym bagno, bo wciąga kolejnych polityków. Jacek Sutryk został zatrzymany wczoraj we własnym domu, potem przeszukanie we wrocławskim ratuszu, postawienie zarzutów. Dziś dowiedzieliśmy się, że zarzuty otrzymał także Karol Karski. Sprawa i Sprawiedliwości. To jest sprawa rozwojowa, która ciągnie się od wielu lat, o której media pisały już w roku 2020, bardzo intensywnie w 2022. No a teraz jest kilkudziesięciu podejrzanych na czele z rektorem Pawłem Cze, który zresztą był kolegą. Towarzyskie relacje z Jackiem Sutrykiem miał. I jak myślicie, czy będzie więcej podejrzanych, zatrzymanych, oskarżonych, ponieważ bardzo wielu polityków, i to była ekumeniczna uczelnia, zdecydowało się na dyplom Collegium Humanum. Dominiko? Sądzę, że jesteśmy na etapie, kiedy Paweł Czy, czyli były rektor Collegium Humanum, który bardzo dbał o relacje z politykami, po prostu zeznaje. I najprawdopodobniej te zatrzymania wynikają z tego, iż złożył on rozmaite wyjaśnienia i opowiedział o swoich kontaktach. Natomiast ja myślę, że tutaj jednym z elementów, który jest istotny, to co zrobi Koalicja Obywatelska. Dlatego, że w moim odczuciu to ta sieć powiązań, która została pokazana, to znaczy gospodarowanie i decyzje personalne Jacka Sutryka są dla niego kompromitujące. I ja w tej chwili nie przesądzam o tym, czy w świetle kodeksu karnego on powinien ponieść karę, ponieważ zapłacił łapówkę. Nie przesądzam o tym. Zobaczymy, jaki będzie akt oskarżenia. O tym zdecyduje sąd. Mi chodzi o odpowiedzialność polityczną. Otóż już przed wyborami samorządowymi były bardzo duże wątpliwości co do Sutryka. Wiem, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska wahała się w tej sprawie. Sutryk był mocno krytykowany, ponieważ najprawdopodobniej struktury dolnośląskie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej miały świadomość tego, jak ta polityka personalna Jacka Sutryka wygląda. Ale to powiedzmy, Dominiko, że to był taki trochę zorganizowany, systemowy proceder. To znaczy samorządowcy zorganizowali to sobie tak, wpływowi, że zatrudniali siebie wzajemnie w spółkach komunalnych. Tak, Jacek Sutryk był bodajże zatrudniony w Gliwicach, tak, i jeszcze w jakimś innym mieście, w jakiejś innej spółce komunalnej na podstawie tego dyplomu, który kupił od Collegium Humanum, ale inni samorządowcy byli zatrudniani na przykład we wrocławskich spółkach komunalnych, więc ręka rękę myje, takie wzajemne świadczenia usług. I tutaj jakby chodzi mi o to, że Jacek Sutryk pokazywał jakieś dokumenty, że on zapłacił za to MBA, które dostał w... Pokazywał fakturę na 9 tysięcy. I pewnie ją zapłacił, tylko problem polega na tym, że rektor tej uczelni był zatrudniony jako doradca w wrocławskim parku technologicznym, bodajże tak to się nazywało, i jeszcze był jeszcze dodatkowy jakiś radzie, gdzie zarobił 75 tysięcy złotych. Jednocześnie wiemy, że żona bliskiego współpracownika prezydenta była tak zwaną rekruterką. Wiemy, że urzędnicy ratusza też robili MBA i ratusz wrocławski to dofinansowywał. No, muszę powiedzieć, że politycznie cała ta otoczka jest niesamowicie obciążająca, tym bardziej, że właśnie Sutryk miał ten dyplom, który wiemy dzisiaj, że jest nic nie warty. No nie oszukujmy się. Nawet jeżeli ktoś próbował uczciwie, nawet gdyby próbował uczciwie w jakichś zajęciach uczestniczyć, no to po prostu poziom tej
tej szkoły to jest no, tragiczny, więc to po prostu nic nie daje, żaden taki dyplom MBA. Przypomnijmy, że PiS wprowadził ten przepis w 2017 roku, że do Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa można wejść, już nie trzeba zdawać egzaminu, tylko po prostu dostaje się dyplom MBA i można już być w tej Radzie Nadzorczej. I okazuje się, że politycy PiS, owszem, gremialnie z tego korzystali, ale także niestety Koalicji Obywatelskiej. I ja bym zadała dzisiaj pytanie Koalicji Obywatelskiej. Jak to jest z tymi dyplomami polityków tej partii właśnie z tego Kolegium Humanum? Chciałabym otrzymać zapewnienie, że żadna z tych osób, która ma ten dyplom MBA, nie zasiada dzisiaj w spółce, w Radzie Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa. Chciałabym mieć taką pewność. Wiem, że dwie polityczki w tej chwili są po prostu posłankami, w związku z tym pewnie w żadnej Radzie Nadzorczej nie są. Ale chciałabym, tak, ale chciałabym się upewnić co do pozostałych, bo naprawdę to jest jednak niewiarygodny skandal. Ja o konsekwencje polityczne chciałabym jeszcze zapytać. Mówiłaś o Platformie Obywatelskiej. To jest tak, że Platforma faktycznie się wahała. Ostatecznie sprawę rozsądził Donald Tusk. W marcu tego roku mówił tak, ma nasze oficjalne poparcie. Wydaje się, że bezwzględnie zasługuje on na szansę drugiej kadencji. Ale to było tak, że decyzja Donalda Tuska wcale nie oznaczała aprobaty na przykład struktur Platformy na Śląsku, na Dolnym Śląsku, ponieważ część działaczy widziała w roli kandydata na prezydenta Michała Jarosa. No zwłaszcza sam Michał Jaros. Michał Jaros widzi się od wielu lat w tej roli się widzi. Ale pamiętam też taki wpis Bogdana Zurejewskiego, kiedy on nie rozumiał tej decyzji dotyczącej poparcia dla Jacka Sutryka. A z drugiej strony inna konsekwencja polityczna. Widziałam dzisiaj raporty tego, jak zareagowali internauci na informację o zatrzymaniu Jacka Sutryka, między innymi Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych oraz pracowni Res Futura. I tam jest oburzenie części elektoratu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, że oto zatrzymywani są nasi, natomiast wciąż odpowiedzialności nie ponieśli politycy Prawa i Sprawiedliwości za swoją działalność podczas 8-letniej kadencji jednej, drugiej Prawa i Sprawiedliwości. Wojtek Szacki? No, zacznijmy może od Jacka Sutryka. On jest politykiem niezależnym. Z Platformą miał relacje skomplikowane. Ten związek był w różnych fazach intensywności. Już po wyborach znowu się pokazywał z Donaldem Tuskiem. Tam było jakieś spotkanie, na którym brylował. I zależało mu na legitymacji partyjnej Platformy. Widać to było bardzo wyraźnie. Natomiast rzeczywiście wygląda na to, że on poza wszystkim innym jest bardzo marnym prezydentem miasta. Ja teraz rozmawiałem dłużej z jedną dziennikarką, która miejską po prostu z Wrocławia, która opowiadała o tym, że działania Jacka Sutryka nie pomagają temu miastu w rozwoju i jest to głównie, że więcej aktywności jest w promowaniu Jacka Sutryka jako prezydenta niż w rzeczywistym działaniu ku chwale miasta. I to wyborcy we Wrocławiu dostrzegli, bo on przecież, gdy inni prezydenci miast wygrywali w pierwszej turze, już zapewniali sobie reelekcję, on dostał 34% głosów, mimo że nie było tam kandydata takiego de facto z Platformy. Do drugiej tury weszła też Izabela Bodnar, która okazała się kandydatką dość, by tak rzec, ekstrawagancką. I z Polski 2050. Z Polski 2050 posłanka. No i już w drugiej turze ta przewaga Jacka Sutryka była bardzo wyraźna. Ale to było ostrzeżenie. To było ostrzeżenie, które mówiło, że już mieszkańcom Wrocławia niespecjalnie się ta prezydentura podoba. Ale pamiętasz, jak Jacek Sutryk to tłumaczył? Twierdził, że wrocławianom nie podoba się styl jego rządów, a nie decyzje, czy też działania, które podejmował. Jeżeli jakoś chodzi o ten to styl, musiał sobie wytłumaczyć. Zarzucano mu aroganckie zachowanie. Teraz oczywiście to jest kłopot z jednej strony Donalda Tuska i Platformy, bo jednak on, Jacek Sutryk, należy jakoś szeroko do tego obozu. Z drugiej strony też Rafała Trzaskowskiego, bo przecież Rafał Trzaskowski jest patronem tych samorządowców. On się budował na relacjach z nimi i Jacek Sutryk
może nie miał poparcia takiego entuzjastycznego Platformy, ale już sam Rafał Trzaskowski go wspierał. To ja jeszcze wprowadzę wątek Karola Karskiego, który usłyszał zarzuty korupcyjne związane z powoływaniem się na wpływy w MSZ-cie w celu uzyskania pozytywnych opinii na prowadzenie filii Kolegium Humanum, między innymi w Pradze czy w Bratysławie. No i sprzedał się dość tanio, jak stwierdziliśmy przed nagraniem naszej rozmowy, ponieważ dopuścił się tego czynu w zamian za korzyść majątkową, jak twierdzi prokurator, w postaci opłacenia przez rektora Kolegium Humanum sondażu na kwotę 14 tysięcy z kawałkiem i billboardów używanych podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Tu koszt to 22 tysiące złotych. I wszystko krew w piach, bo on się nie dostał. Nie dostał się, jest byłym europosłem, tak jest. Problem polega na tym, że chyba wszystkim pasowało istnienie Kolegium Humanum. I tym samorządowcom, i tym osobom, politykom, którzy zgłaszali się do rad nadzorczych. Więc oni wszyscy mieli świadomość tego, że to nie powinno tak funkcjonować. Jeżeli wiedzieli, że na przykład myśmy opisywali w Radiu Z zarzuty, które dostał za Kolegium Humanum ekspert prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju Marek S. I tam w jego przypadku, i myślę, że w wielu przypadkach tak to wyglądało, że od momentu złożenia aplikacji do wydania tego dyplomu MBA upłynęło 20 dni. Nie zarejestrował się nawet w systemie wewnętrznym uczelni. Nie było żadnych ocen. A po materiały wystąpił miesiąc później, kiedy dostał ten dyplom MBA, więc jakby wszyscy mieli świadomość, że to jest oczywiście fikcja. I to jest, myślę, że ten problem, że ta fikcja była akceptowana, bo każdy na tym zarabiał. Zmowa milczenia. Pytałaś na samym początku, czy rzeczywiście będzie to długa lista osób z zarzutami? Tak, będzie to długa lista osób z zarzutami i to z każdej jakby opcji politycznej. Musimy się do tego jakby przyzwyczaić. Natomiast jest tutaj ta odpowiedzialność moralna i etyczna i to jest niezaprzeczalnie jest. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć, bo pytałaś się, co na to politycy Koalicji Obywatelskiej. No wczoraj rzeczywiście byli w ostrej panice. Dzisiaj już obserwuję, że troszeczkę uspokoiło się, jak zobaczyli, jakie są te zarzuty, czyli jak bardzo poważne. Myślę, że to ich trochę uspokoiło, obawiali się czegoś więcej. Natomiast rzeczywiście rozmawiałem z jednym europosłem Koalicji Obywatelskiej, który powiedział tak, no słuchaj, no mieliśmy zatrzymywać tych polityków Prawa i Sprawiedliwości, a na razie zatrzymaliśmy Palikota i Sutryka, a tu przed chwilą przechodził obok mnie w nowym, wspaniałym garniturze Daniel Obajtek czy Ryszard Czarnecki i wszyscy w świetnych humorach. No to o co chodzi? Więc rzeczywiście takie głosy tam się pojawiają. Narasta. Chociaż Sutryk ma taki sam status jak Ryszard Czarnecki. W tej sprawie akurat. Jasne, tylko oni to traktują jako uderzenie w samych siebie, a nie widzą rezultatów wszystkich tych śledztw, doniesień składanych, o których opisywaliśmy. Sprawa rozliczeń. I tutaj spotkałem się z taką rosnącą, wzrastającą teorią spiskową, że istnieje państwo BIS, że Prawo i Sprawiedliwość zostawiło taki cień swój gdzieś po wszystkich ministerstwach i że ten cień to państwo BIS kiedyś naprawdę obali Platformę, obali Koalicję Obywatelską i ten rząd, że oni zaczynają wierzyć w taką teorię spiskową właśnie, widząc, że nie jest posprzątane wszędzie w spółkach, w resortach. Zaczynają wierzyć, że to jest zorganizowane. A nie uważasz, że to jest w jakiejś mierze uprawnione, zważywszy na doświadczenia historyczne i pozostawienie Mariusza Kamińskiego na stanowisku po przejęciu przez Platformę władzy w 2007 roku. Wiemy, co działo się we wrocławskich strukturach Centralnego Biura Antykorupcyjnego, że tam to państwo BIS Prawa i Sprawiedliwości 1.0 rzeczywiście pozostało, tak, i działało przeciwko tamtemu rządowi. Tak, no kiedyś też rozmawiałem o tym z byłym szefem z jednej ze służb specjalnych, który powiedział tak, ja nie wiem, czy to jest prawda, ale wiem, że kiedyś do inwigilacji potrzebne było olbrzymie maszyny, samochody, a dzisiaj wystarczą telefony, wystarczy jeden komputer postawiony gdzieś na uboczu, i wystarczy, że będziesz znał numery IP komputerów w resortach, a przecież to nie było trudne mieć taką wiedzę. I możesz wtedy wiedzieć wszystko, co dzieje się po stronie rządowej. Ja bym chciała jeszcze was dopytać o tę odpowiedzialność moralną czy etyczną, bo mówiłam o tym, że przecież media donosiły o tym, że Kolegium Humanum to jest bardzo podejrzana uczelnia,
W 2022 było kilkanaście artykułów w Newsweeku, a w 2020 jako pierwsza pisała o tym Polityka, tygodnik Polityka, kiedy to badano Jacka Sasina, ludzi Jacka Sasina, których on lokował w spółkach Skarbu Państwa i okazało się, że większość tych ludzi uzyskiwała dyplomy tak zwanej Wyższej Szkoły Menedżerskiej, którą kierował późniejszy rektor Kolegium Humanum, bo Kolegium Humanum zostało założone w 2018 roku i stało się taką jeszcze sprawniejszą maszynką dla kadr Prawa i Sprawiedliwości. Czyli ta wiedza, że jest to podejrzana uczelnia, wynikająca chociażby z możliwości przeczytania o tym w gazetach, była, a jednak politycy różnych opcji wyciągali po ten dyplom rękę. No ja pamiętam ten tekst o Jacku Sasinie w Polityce. Później była seria tych artykułów w Newsweeku, ale ten zapadł mi w pamięć, bo to było jasne po prostu, że w dużej mierze to są nieudacznicy, którzy nigdy by nie zdali egzaminu na członka Rady Nadzorczej. To jest taki egzamin państwowy. W związku z tym zbajpasowano ten przepis. Ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, a mianowicie, jeszcze wracając do tego wątku, który tutaj Mariusz omawiał. Trzeba rzeczywiście przypomnieć, że Koalicja Obywatelska boryka się z takim problemem, a mianowicie, że ma trochę na tyłach też dywersję. Ja nie uważam, że to dotyczy akurat Jacka Sutryka, bo tutaj CBA ani prokuratura po prostu nie miała wyjścia w tym kontekście, że jeżeli Paweł Cze złożył takie zeznania i to wszystko się potwierdzało, jeśli chodzi o fakty, jeśli chodzi o to doradztwo Pawła, czy w tym technologicznym parku i tak dalej, to tutaj nie było wyjścia. Ale zjawisko takiej dywersji oczywiście istniało. Ono było najmocniejsze w styczniu tego roku, kiedy nagle prokuratura, która była taka podzielona, znaczy część było zwolenników Korneluka, a część była jakby po drugiej stronie, to ta prokuratura, mimo że przez 8 lat na przykład nie była w stanie pisać aktów oskarżenia, tak długo te śledztwa trwały, to nagle w styczniu zaczęła produkować te akty oskarżenia. To była ewidentna chucpa i to było po prostu obliczone tylko i wyłącznie na wkładanie kija w szprychy i mówienie, a proszę, jaka polityczna prokuratura, myśmy tu napisali akt oskarżenia, a oni go nie wzięli, tak? Chociaż przez 8 lat nie byli w stanie tego aktu napisać, a tego już nie o tym nie wspominali. Więc oczywiście takie zjawisko jest, tak samo jak zresztą część służb specjalnych wiedziała o nagrywaniu polityków Platformy Obywatelskiej w czasie tej afery podsłuchowej Falenta, Sowa i Przyjaciele i oczywiście monitorowała to i tak naprawdę donosiła PiS-owi, że coś takiego się szykuje, więc z tego punktu widzenia oczywiście takie podejrzenia mogą być uzasadnione. Ja bym się jednak upierała, że Jacek Sutryk nie jest tym przypadkiem, bo sprawę Kolegium Humanum śledzimy już od dawna. Od dawna było wiadomo, że no jakieś relacje bardzo bliskie ma z Kolegium Humanum i ja uważam, że tutaj jest olbrzymi problem polityczny Platformy Obywatelskiej, dlatego że za chwileczkę ktoś zapyta, czy nie powinno się urządzić referendum w sprawie odwołania Jacka Sutryka. Bo jak wiemy, o tym muszą zdecydować obywatele Wrocławia. I bardzo dobrze, ja jestem absolutnie przeciwna temu, żeby takie decyzje zapadały, bo prokuratura komuś postawiła zarzuty. Nie. Bardzo dobry jest ten przepis, że to jest referendum. Ale politycznie ten problem zaraz stanie. I głośno myślę w tej chwili, czy nie jest tak, że Platforma Obywatelska powinna dosyć szybko sobie zadać to pytanie, jaką strategię w tej sprawie obiera. Czy jest inicjatorem takiego referendum, czy też postanawia, nie wiem, stać z boku. Ale uważam, że takie zagrożenie polityczne w tym sensie istnieje. Radni Prawa i Sprawiedliwości oczywiście z Wrocławia apelują o to, żeby Sutryk podał się do dymisji. Anna Zalewska podała dalej taki wpis jednego z radnych Prawa i Sprawiedliwości. Z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej byłby to najlepszy wariant, żeby natychmiast tak przeprowadzić wybory nowego Natomiast prezydenta. Jacek Sutryk oczywiście poinformował, że wraca do pracy na rzecz Wrocławia. Mariusz Gierszewski? Rzeczywiście tutaj też sobie zgadzam się z tobą, że to jest wielka odpowiedzialność Platformy Obywatelskiej, ale odpowiedzialność Tuska, dlatego że to jakby Tusk zdecydował, że stawiamy na Sutryka, a nie stawiamy na Janosa, prawda? Jarosa, przepraszam. Więc zresztą Tusk mógł wiedzieć, co się dzieje.
nawet z mediów, bo artykuł w Newsweeku, gdzie była nawet okładka, na okładce był było zdjęcie Strycka, był przed wyborami, więc jakby ta informacja o tym, że właśnie jest tam urzędnik, który pracuje i który jest powiązany, jego żona jest powiązana z kolegium humanum, ta informacja była już w przestrzeni medialnej. Ale także Sutryka wsparli Siemoniak i Schetyna. I tutaj z Siemoniaka, jeżeli pozwolicie, to ja sobie pozwolę na pewną teorię spiskową. Przechodzimy do teorii spiskowej, która mówi o tym, dlaczego doszło do tak spektakularnego zatrzymania, bo jednak można powiedzieć, że nie musieli go zatrzymywać, mogli go wezwać do prokuratury, to Bodnar oczywiście mówi, że musieli dlatego, że zatrzymywali w tym czasie jeszcze jedną konfrontację. Ale słuchajcie, naprawdę, nie, to nie jest konieczne, jeżeli chce się wezwać kogoś i postawić mu zarzuty, żeby wchodzić do niego o 6 rano. Więc mogli się zachować inaczej, tak się nie zachowali. Dlaczego? Dlatego, że CBA chciało pogrozić palcem Siemoniakowi, bo Siemoniak stawiał na Sutryka. Siemoniak w ostatnich tygodniach powiedział, że ruszamy z likwidacją CBA. Może CBA chciało pokazać, jesteśmy potrzebni, ale wiesz, że wiemy o was bardzo dużo. Ale CBA działa jednak na zlecenie prokuratury. Tak. Tak i nie, bo praktyka jest też taka, że jeżeli jacyś agenci współpracują długo z prokuratorem, to są w stanie z nim różne rzeczy przewalczyć i różne rzeczy uzyskać. Akurat ten prokurator, który prowadzi Kolegium Humanum, jest od czasów Prawa i Sprawiedliwości i współpracował blisko także z CBA w Rzeszowie. Nie chcę od razu rzucać żadnych oskarżeń przeciw niemu, ale można sobie wyobrazić taką zbieżność, że po prostu CBA prosi o to, aby ten wystawił nakaz zatrzymania i ten wystawi nakaz zatrzymania, bo znajdą argumenty za tym.